wszystkich z tej strony Spektra, witam w kolejnym odcinku Lola. Tym razem chciałabym Wam pokazać, bo właśnie dzisiaj rozpoczyna się sezon 2008. Wybaczcie, dopiero wstałam. 2018. I czytam, co tu jest. Gry rankingowe. Niestety mamy jeszcze 24 poziom i takie o. Reset sezonu. Twoja przedsezonowa ranga, której nie mamy, została zresetowana. Miękki reset. Teraz możesz zacząć swoją rankingową podróż. Rozegraj 10 meczów rozstawiających w każdej z kolejek rankingowych. Mecze rozstawiające. Ze względu na spadki graczy z samego szczytu rankingu, znaczna większość graczy zacznie rywalizację z niższego miejsca niż to, w którym skończyli poprzedni sezon, nawet jeżeli wygrają wszystkie mecze rozstawiające. Nagrody rankingowe i wymagania, które trzeba spełnić, aby je otrzymać, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie w trakcie sezonu. Brzmi tajemniczo. Reset honoru. Twój poziom honoru został zresetowany na rok 2018. Odświeżony system zapewnia gwarantowane nagrody za każdy osiągnięty punkt kontrolny pomiędzy poziomami. Nie przestawaj walczyć honorowo w 2018 roku. Ok, super. Mecze rozstawiające sezonu 2018. Nowy sezon oznacza nowe rankingi. Aby stworzyć ten ranking, musicie rozegrać kilka gier, aby można było określić Waszą pozycję startową w każdej kolejce. Wasza pozycja z zeszłego sezonu będzie brana pod uwagę, ale nie spodziewajcie się, że zaczniecie tam, gdzie skończyliście. Ze względu na przemieszanie na szczycie tabeli, znaczna większość graczy zacznie rywalizację z niższego miejsca, nawet jeżeli wygrają wszystkie mecze rozstawiające. Do dzieła! Początek sezonu. Włączę Wam film, bo jest fajny. O ile się załaduje. Powoli się ładuje, a film jest fajny, więc jest spoko. Tak to wygląda. Jest całkiem spoko. Wybaczcie, ja serio dopiero wstałam. Bo mama mnie wyrobiła w pracy. Poziom drugi. Udało ci się osiągnąć 2 z 3 punktów, bo miałam poziom czwarty.
No dobrze. Tak, trochę nam jeszcze brakuje do tego 25. Och, do 30 w ogóle nam brakuje. Dobra, na razie chciałabym wam, co wam mogę pokazać, historię gier. Bo mamy ten 24 i mam zamiar teraz szybko wbić na ten 30. Oczywiście Echo ostatnio sobie gram na razem przeciwko SI. O, tu jest ciekawostka co do Twitch, ale to zaraz. W ogóle nie mam jeszcze 20 postaci, a muszę mieć 20 postaci i takie, jak ja mam niby je kupić? A to... nie. A to wszystko widzieliście. Ale jeżeli chodzi o kolekcję, to mamy nowego bohatera. Chyba dwóch nawet. Bo mamy Malzahara i Twitcha. Jej! Malzahara kupiłam sama, a Twitcha dostałam za honor, więc spoko. Twitcha i od razu z tą, ze skórką. Tą skórką. Tak. Nie tak. Nie tak źle. Tą skórkę, tak. No. Emotki. Jeśli chodzi o emotki, to mamy emotkę ciastka Brauma, która jest spoko. Mamy trzy emotki, to trochę smutne. No dobra, i tu chyba to w sumie tyle. Jeśli chodzi o łupy, to kupiłam sobie, bo było Snowdown, i kupiłam sobie tą kapsułę Snowdown i w sumie jest mi smutno, bo mam aż dwie te legendarne skórki, tylko ani jedna nie jest postacią, którą gram. Mamy Xerata, Strażnik Pustyni i mamy Xayę, Kosmicznego Zmierzchu, i Xayą nawet chciałabym spróbować zagrać. Właśnie sprawdźmy rotację przy okazji. Bo jest dzisiaj wtorek, więc dzisiaj mamy nową rotację. Jestem też ciekawa, czy mamy nowe skórki. Nie, tylko do poniedziałku mamy wtorek. Ale dobra, nieważne. Zaraz to będzie tu. Rotacja dachmowych. Queen, super. Xerat, spoko. Warwicka mam. Aurelion, co? Nie ogarniam tej postaci. Nie grałam nigdy nimi. A to znaczy, że skupimy się na Queen i Xeracie. Tak. No bo skoro już mam proponowaną tę skórkę, w ogóle czy tylko dla mnie, to w ogóle nie wygląda jak twarz Xerata w takim zbliżeniu. To wygląda jak jakiś łańcuch i koniec łańcucha. W ogóle nie widać tych oczu. Nieważne. No. To chyba tyle, co chciałabym wam pokazać. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku League of Legends.